Dzień dobry. Dzisiaj jesteśmy drugi dzień w Warszawie. Wczoraj nagrywaliśmy reakcję youtuberów na mój nowy samochód, a dzisiaj nagramy... Co nagramy? Vloga. Vloga. Wczoraj dość dużo jeździliśmy moim autem, bo chcę jak najszybciej dotrzeć. Jak byliśmy na przejażdżce po autostradzie. W dół i z powrotem. Dlatego też jestem troszkę taki zmulony, ale spokojnie, potem się odmulę. Swoją drogą, jak ten film wlatuje, jest niedziela, także my idziemy na śniadanko, a was przenoszę na chwilę do domu, żeby wybrać wygranego. Losujemy nagrodę dla naszego subskrybenta. A będą to znowu AirPodsy. Tylko... Zawsze tak jest, że jak minimum obok ciebie, to są AirPodsy. Za każdym razem, nie? Tylko zanim wybierzemy z tej maszyny osobę, która wygrała te AirPodsy, to dopiszemy na pewno 10 subskrybentów w zaległości za 2 ostatnie filmy i wytłumaczymy wam w ogóle, o co chodzi. Każdego dnia daily wrzucamy właśnie 5 subskrybentów do tej maszyny. Raz w tygodniu jedna osoba wygrywa nagrodę z Koła Fortuny, którym właśnie kręciliśmy, AirPodsy są nagrodą główną. A pod koniec daily wybierzemy jednego subskrybenta z tych wszystkich, którzy byli wybierani od początku, osobę, która wygra iPhone'a 13. Ale ja już nie gadam, tylko zapisuję szybko 10 subskrybentów i wtedy losujemy. Wrzucamy te 10 osób, porządnie to mieszamy i teraz wybieramy. Dobra, spadł. Kto to jest? Albo spadła. Teraz sprawdzamy. Ilona i 16. Gratuluję, skomentuję twój komentarz, odpisz mi na niego, a ja przypominam wam, że żeby brać w tym udział, trzeba subskrybować kanał i skomentować chociaż jakiś mój film. Teraz przenosimy się z powrotem do Warszawy. Zimno w tej Warszawie. Ale w Gdyni jest jeszcze zimniej, o. Takie pocieszenie. Super. I tam mówił, że wczoraj odczuwalna była minus 10. Nawet psy, jak był z nimi na spacerze, to nie chciały iść na dwór. Ty, mamy problem. Odśnieżyć auto. Mamy auto zamarznięte, my nie mamy żadnych drapaczek, nic. Ale to przyjemność siedzieć w takim pięknym aucie tyle czasu, żeby się odmroziło. Nie wierzę, no. No nie wierzę. Stanąłem specjalnie daleko, żeby być daleko od każdego. I zobaczcie, miał wszystkie miejsca. Wszystkie możliwe miejsca. Musiał stanąć obok mnie. Dlaczego? Nie no, daleko stanął, fakt. Nie no, nie jest zamarznięte. Nie, tylko śnieg. A swoją drogą witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Z tej strony oczywiście Jawor i tradycyjnie fajnie było, jakbyście zasubskrybowali ten kanał. Sprawdźcie ten czerwony przycisk, jest u ciebie tam na dole szary. Jeżeli nie, to to zmień. Filmy są codziennie o 14:00, także myślę, że warto subskrybować. Właśnie dochodzimy już do końca daily. Jeszcze 2-3 tygodnie. Auto jest zepsute. A, tak. Najtańszy samochód to nie był, nie? I zobaczcie, jaka jest wada, w sensie wada, czego raczej zapomnieli zrobić. No, nie, że zapomnieli, po prostu może jest zepsute. Nie wiadomo co... Nie wiadomo co zrobili, aczkolwiek zobaczcie to, wsiadaj. Otwieramy proszę. Normalnie drzwi. Otwieramy drzwi normalnie z tej strony. Tu klamka działa, Ola sobie wsiada. Ja próbuję otworzyć drzwi i nie mogę. W tej klamce od strony wewnętrznej nie ma w ogóle linki. Nowy Mercedes, samochód klasy premium. Dożyliśmy, słuchajcie, takich czasów, że wszystko robią na odwal. Minus minusem pokażę wam jedną piękną rzecz. Cold start po prostu jest tak piękny, to tak fajnie brzmi. Jest jarmark. Oj, idzie dziewczynka, wywróciła. Powiem wam, że za każdym razem, jak przyjeżdżamy do Warszawy, próbuję się do niej przekonać. I za każdym razem, jak tu przyjeżdżam, to mam właśnie takie, wiecie, pozytywne nastawienie. A potem, jak już tu jeżdżę, tak nie. To nie jest dla mnie. Za wielkie jest to miasto. Wszędzie no. Trzeba jeździć godzinę. Jesteśmy na jakiejś dzielnicy. Tak, i za każdym razem, jak już gdzieś jadę, myślę, dobra, znam już drogi i zaraz jakoś tak mi wywinie, tak, że nie znam tych dróg. Dobra, jakiś grzaniec, co? Bezalkoholowy. Jest herbata może jakaś. No to herbata. Ej, słyszałam. Gdzieś na Instagramie wyskoczyło. Słyszałeś? Powiedział Jawora. Co za... O, osypek, ja chcę osypka. Dzień dobry. Ja bym osypeczka poprosił. Można kartą płacić? Nie. A to nie poproszę. To dziękuję. I to tyle chyba. To jest cały jarmark warszawski. Nie, właśnie tam było jeszcze tam dalej i tam było chyba lodowisko, z tego co pamiętam, jak byliśmy wtedy. Trzeba kupić czapkę i rękawiczki, ja zamarzam. Jest tak zimno. Dobry. Są męskie rękawiczki? Są, takie czarne zwykłe. O, takie czarne zwykłe, ja wezmę. No i teraz kamerę muszę trzymać. Wszystko zamknięte. No bo jest chyba 10:11, jakoś tak, jest wcześnie. Dobra? Bardzo dobra. Ogólnie każdy ten jarmark jest taki sam. Niczym się te jarmarki nie różnią. Na przykład w Gdyni jest dużo mniejszy i tam jest dużo mniej rzeczy, nie? Tu też jest malutki. W Gdańsku jest większy niż w Warszawie. Ale to jest wszystko ładnie oświecone, znaczy po górę są światełka. No tylko, że się nie świecą, bo jest dzień. No bo jest dzień, przyszliśmy w taką porę. No.
Są czyste? No, nie lubię tak, jak jesteś blisko mnie z tą kamerą. Przestań! Jak do siebie? Jak do siebie? Dobry? Dobry! Siema. Tam. Cześć. Pijesz maka na śniadanie? No oczywiście, że tak. A chcesz moje śniadanie spróbować? Ja puka. A to jest pitne? Do picia, to jest do picia. Spróbuj sobie. Ej, dobre! Dobre, nie? Co to jest? Chcesz raz spróbować? No. Nie będę reklamował, ale zaraz mam pytanie. Dobra. To nie jest naprawdę prank, mogę zjeść go pierwszy, jeżeli chcesz, żeby nie było, że coś jest z nim nie tak. A co to jest? To jest makaron z sosem pomidorowym z curry. No, spróbuj. Jest naprawdę tylko... A ty to sam robiłeś? Tak. Tak, robił to tego. No to smakuj pierwszy. Nie, ja no, na luzie, no przecież patrz, bierze sobie, o. Spójrz na mnie. Nic, jest normalnie dobry. No, jest serio dobry. Mam ja spróbować też przed tobą, bo nie wiem, no tak patrzysz. Dobry. Dobry, dobry, nie? Nie piecze? Mhm. Naprawdę? Dobra. Wow, to nie jest, nie ja to robiłem. Dobra, daj mi wody. Co to jest? To jest zupka jakaś chińska. Tak, przyszła paczka z Chin i to są takie ostre. Tak, ono na ciepło. To było jeszcze dużo ostrzejsze, nie? To jest od widzów? Nie, od widzów. Od streamerek było odcinek robiony, no. Szczerze myślałem, stary, że ty nic sobie z tego nie zrobisz, bo ty lubisz ostre. Jest konkret. Ola, chcesz spróbować? Nie, ja dziękuję, ja dziękuję. Na pewno? Na pewno, jest okej. Dobrze. Jedziemy teraz jeść coś sensowniejszego. Co ty gadasz? Zupka była bardzo sensowna. Mianowicie jedziemy do restauracji Roberta Lewandowskiego. Robert Lewandowski to jest koks. Jestem ciekawy, jak smakuje u niego jedzonko. Niby jest dobre, czytałem opinię, jest bardzo fajnie. Co się okaże w praktyce? Ale tu jest ślicznie. Ale widzieliśmy tę miejscówkę tutaj gdzieś fajną. Jak jechaliśmy. To chyba było to właśnie, my to widzieliśmy, nie, jak jechaliśmy. Nie. Nie? To było gdzieś tam, tak. To było gdzieś tam. Tam to jest. Panie pięknie. Ej, ale tu w ogóle jest dużo takich bardzo ładnych restauracji. No. Nie no, ej, szczerze? Tu jest totalnie zajebiście. No, bardzo ładnie. I tu mieszkanka są też, nie? Chyba u góry. Nie, to są biurowce. Tu są biurowce, ale tam kawałek dalej są były mieszkanka. No, pewnie takie mieszkanka to... trochę kosztuje. No jesteśmy. Myślałem, że tu będzie, wiesz, tak. Wiesz, że Robert stoi, jak wita ja mam, się z tobą. Tak, jak ja mam papieża kartonowego, to że będzie taki kartonowy Robercik. U Magdy Gessler był. Ej, korki można kupić. Patrz, widzisz? To ty normalnie masz. Dzień dobry. Stolik dla trzech osób? Jak najbardziej, zabieram trzy karty i zapraszam serdecznie. Klimacik fajny, mi się podoba, tak szczerze, jest tak luźno, a nie tak, nie wiem, fancy czy coś. Patrzcie, to menu w ogóle. Bardzo fajne menu. Zaraz sobie odczaimy, coś sobie pozamawiamy i miła obsługa. Zobaczymy, czy jedzenie będzie dobre, bo różnie to może być, nie? No, Robercik, nie zawiedź nas. Na meczach nas nie zawodzisz, to tu nas nie zawiedź. Chcesz witam, coś powiedzieć? Witam serdecznie kawie? Na moim vlogu, słuchajcie. Zamówiłem sobie kawę, ale w sumie to nie, bo jest na obrazku, ale się okazuje, że nie ma jej w karcie, więc zawiodłem się już, panie Lewandowski. Co to ma być? W sensie legitnie, bo patrzcie, ta kawa wygląda tak, wiecie, cynamon i mam takie świąteczny vibe, co nie? A tu się okazuje, że no jednak niestety dziękujemy. Nie ma, ale ja sobie zamówiłem to i to jest z maczą i do tego jeszcze burgerka, więc będziemy sobie sprawdzić, jak on smakuje. Miejmy nadzieję, że będzie dobry, bo to jest vega burger. Ja dużo ich testowałem, miejmy nadzieję, że się nie zżygam, bo często jest tak, że z tofu jak robią, to jest niedobre. Ja zamówiłem sobie rozdrew chyba sobie zamówiłem, tak, nie pamiętam. Mexican kes? Tak, to takie, będzie w tortilli. Takie quesadille, coś takiego. I ojciec zamówiła sobie frytki. Nie, no zamówiliśmy też pretzle. No zapowiada się bardzo fajnie, jakby w ogóle kulturka jest tutaj duża. Ale fajnie, to wszystko, to wszystko jest otrzymane w takim klimacie rzeczywiście takim sportowym. Lewandowskim takim. A wiesz czemu dziewiątka, nie? No bo ma dziewiątkę. No bo ma dziewiąty numer, no. Zobacz, chciałem. Pretzle. A to będzie taki pretzle. Tak. I tak samo ty masz sałatki i masz... Źle wygląda. Taka zwinięta kiełbasa. I masz okolik? Dobrze, kolega z baru jakąś wiadomość przekazał, ale o co chodzi, nie wiem. O kurde, dobra, okej. Okay. Żebym przekazała, ale okej, okay, nie wiem. Dobra, dziękuję. Dobra, dziękujemy. O nie! Co to? Ja! O co chodzi? Chodzi o to, że gość z baru jest z Nostale, z gra, którą pierwszą nagrywałem na kanał, z mojej fanki. Który, gdzie on jest? Tam z tyłu. Siema.
On się patrzył, jak przychodzi. Okej, okay, wszystko jasne. 2015-16. Dobra, to jest lemoniady. Dostaliśmy lemoniadkę. Let's go. Mam nadzieję, że koktajl smakuje, Yoshi. Ej, siedzi solidnie. Lemoniadka bardzo dobra. Kwaśna, ale taka zaraz słodka. Jest mega spoko. Duży plus dla obsługi. Jeszcze ukryte wiadomości. Ja jestem zadowolony bardzo. Humor bitowa. Jest jedzonko. O, dobra. Jedzenie. Ten sernik, kubek frytek i sernik. Wygląda to tak solidnie. W ogóle ten burger. Ej, stary, to wygląda totalnie zajebiście. Zobaczymy, czy jest dobre, ale wygląda zajebiście. To jest skład burgera. Pani w ogóle nam ładnie wytłumaczyła, co tutaj mamy. Makaron jako taki... sam w sobie, średni, ale jako dodatek jest spoko. Ostatnio byłem w restauracji, gdzie za kolację zapłaciłem 1100 zł. Ile? 1100 zł zapłaciłem za kolację ostatnio. A dla ilu osób? Dla dwóch. Szczerze, tutaj dają, bardziej się przejmują klientem niż tam, legitnie. Tu się bardziej przyjdą, wytłumaczą, coś powiedzą i tak dalej, są tacy bardziej mili niż tam. I to jest piklone, a tu ceny są naprawdę normalne. Są spoko. Są zwyczajne, nie? Ja się zatrzymałem na tym, że zapłacił 1100 zł za kolację, nie? Ale okej. Okay. Bardzo dużo cebuli karmelizowanej. Burger wygląda przekozacko. Jest bardzo delikatny. A u mnie właśnie na odwrót, bardzo takie aromatyczne. Mówię, jest dużo cebuli, dużo przypraw, ale w całości komponuje się przekozacko. I teraz ten makaron komponuje się idealnie, bo on jest z kolei łagodny, taki ma dużo mniej smaku. Przez to w całym połączeniu jest to totalnym sztosem. I porcja też jest bardzo duża, także już spokojnie tym najem. Nie jest to jakiś top dla mnie burger? Wolę w Max Burgers na przykład sobie zjeść jakiegoś tak? Wegetariańskiego, tak, ale... ale jest okej. Okay. Jak twoje frytki? Frytki są dobre. Kupuję serniczka. Ale dobry jest. O kurwa, a jest kremowy. A jest zajebiste. Zastanawiam się zawsze, co to jest. Widziałem to już któryś raz. To jest mega dobre. To jest granat. Fajnie, taki delikatny. No, o to chodzi. Babcia go robiła. No właśnie, twojej babci sernik się chował, chciałem powiedzieć. Szczerze? Wróciłbym tutaj i cenowo nawet, my zapłaciliśmy... wrócę tutaj za tydzień, za dwa. No, zapłaciliśmy 160 zł za trzy osoby w sumie i wzięliśmy sporo rzeczy, no 2,5. Ale nie zmienia to faktu, że jak na centrum Warszawy, jak na taką restaurację, to nie jest źle. Dziękujemy pięknie. Dziękujemy ślicznie, dziękuję ślicznie. Do zobaczenia. A to ty się będziesz przysiadać. Widzowie, zostawcie lajka, zostawcie suba, koniecznie. Jak będzie dużo, to ja znowu przyjdę. A jak nie będzie, to nie przyjdę. No i dziękuję. Siema. Siema. Do piesków? Do piesków. Czeka nas jakieś 500 km drogi. Normalnie 400, ale jeszcze stówkę zrobimy dodatkowo, żeby dotrzeć już samochód tak finalnie. Bo aktualnie mamy 900. Zrobimy 500, jak będzie 1400. Jeszcze gdzieś tam stówkę sobie jutro rano porobimy. I wtedy będzie można sobie depnąć. Jak ta cena boli. No ale chciało się AMG. Uświadomiliśmy sobie jedną rzecz. Nie wiemy, czy nie zostaliśmy okradzeni przez Roberta Lewandowskiego. Wydaje nam się, że nie. Raczej pani nam po prostu nie nabiła. Ale wspominaliśmy wam, że zamówiliśmy precelka w kształcie dziewiątki. Nie dostaliśmy tego precelka. Zaraz obliczymy, czy zapłaciliśmy za niego, bo nie wziąłem ogólnie rachunku, czy pani nam go po prostu nie nabiła. No ale wydaje mi się, że prawdopodobnie nam nie nabiła. Idziemy zapłacić i zaraz będziemy liczyć. I plus twoja porcja frytek. Tak. Plus 5 zł, czyli się zgadza. No. Czyli pani po prostu nam nie nabiła precelka, nabiła, i nie dała precelka. A szkoda. Ja też, a zapomniałem o nim, no. Bo w sumie tak szybko dostaliśmy dania, że się zapomniało o tym. To znaczy, że musimy tam wrócić. Widzowie, to ona idzie jak coś iść do maka, to nie ja, ja jestem na diecie. Lekki update co do drzwi. Zadzwoniłem do serwisu, się umówić na wymianę oleju i powiedziałem o tych drzwiach. I pan do mnie mówi, panie Pawle, spojrzy pan, czy blokada rodzicielska jest włączona. Ja mówię, jaka blokada rodzicielska? Okazuje się, że tutaj to coś, to jest taki pstryczek. O taki o, ja mu po prostu kliknięty. Także jednak Mercedes dobrze składa samochody. Idę jej tylko potowarzyszyć, ja nie będę jadł. Tak jak już mówiłem. Co chcesz? Ja nic nie chcę. Ja mówiłem, że to ja tobie towarzyszę tylko. No, mówię, że jesz. No, ale no, powiedziałem... jak jeździliśmy, to powiedziałeś, że... Bo powiedziałem tak, bo ty powiedziałeś, że nie chcesz jeść. Dobra, to zjem. Co zjesz? Frytkę od ciebie. Z Olą zawsze jest tak, że jak ja nie chcę jeść, to ona też nie zje, mimo że jest głodna. Muszę zawsze powiedzieć tak, kochanie, ja zjem, żeby ona zjadła. Dojechaliśmy już, ale ty się ładnie prezentuje w hali. Tak, wiem, że ładnie wyglądam w hali. Tak, pięknie wyglądasz, kochanie. Dzień dobry. Cześć. Cześć. Cześć, no cześć. Mhm.
Buziaczki. Tak, buziaczki. Co, będziemy kończyć ten film? Mam nadzieję, że wam się podobał taki luźny vlogasek. Jutro już wracają świąteczne filmy. Ten wyjazd trochę nam świąteczne filmy popsuł. Nie, no, dzisiejszy vlog był świąteczny, byliśmy na jarmarku. No byliśmy, nie byliśmy prawie. Widzimy się jutro o 14:00, będzie fajny film, trzymajcie się, popa, cześć. Nie będzie film świąteczny następny. Czemu nie? No bo był nagrywany już jakiś czas temu. A, jutro nie będzie, ale pojutrze. Fajny film. Jutro będzie zarąbisty film, też nie świąteczny, ale pojutrze będzie świąteczny. Papa, cześć!